23 czerwca. No tak, a przy okazji w tym samym czasie szkocka pierwsza minister mówi o tym, że to nie tylko parlament brytyjski powinien akceptować kwestię Brexitu i ustalania harmonogramu, ale na ten temat powinny się też wypowiedzieć parlamenty w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Co byłoby dodatkową komplikacją. Tak, więc chciałem powiedzieć, że to puzzle by nam się bardzo, bardzo mocno rozrosło w tym momencie. No i też przez to mogłoby się też to, ten proces rozszerzyć i przedłużyć, więc ten proces już jest skomplikowany, a jeżeli do tego doszłoby, że tak powiem, kolejni udziałowcy, to mogłoby się to jeszcze bardziej skomplikować. No, jedno jest pewne, jeżeli chodzi o Brexit i Wielką Brytanię, w najbliższym czasie nudzić się raczej nie będziemy. To chyba tutaj będziemy zgodni, prawda? To prawda. Będzie do czego nie będzie wracać. Łatwo. Nie będzie łatwo, o czym też mi się wydaje świadczyła ta ostatnia wizyta Davida Davisa, o którym Karolina wspomniała w Parlamencie Europejskim i też w Komisji Europejskiej. Spotkania z Michelem Barnier na początku, później z Guy Verhofstadtem i też z Michelem, Manfredem Weberem, którzy jednak bardzo jasno mówili, że brytyjski rząd nie ma kompletnie pojęcia, czym jest Brexit, co to ma oznaczać i jak te negocjacje mają wyglądać. No i tym akcentem kończymy. Karolina Zbyt Niewska, redaktor naczelna Euractiv.pl i Magdalena Skajewska, naczelna redakcja publicystyki międzynarodowej Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Polskie Radio 24. Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, a także Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan oraz Armenia, Gruzja i Azerbejdżan. O tych państwach rozmawiam z moimi gośćmi w niedzielę o 10.15 w Polskim Radiu 24. Magazyn 7 Dni Wschód to najważniejsze wydarzenia w krajach byłego Związku Radzieckiego. To rozmowy o ich stosunkach z Polską i innymi państwami Unii Europejskiej. Zapraszam w niedzielę o 10.15 do Polskiego Radia 24. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Minęła druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. W tym tygodniu Sejm rozpoczyna pracę nad rządowym projektem reformy oświaty. Zakłada ona m.in. likwidację gimnazjów, powrót 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. Wiceszefowa Sejmowej Komisji Edukacji Marzena Machałek w PiS-u mówiła, że reforma jest bardzo dobrze przygotowana. Podkreślała też, że zmiany są oczekiwane przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Przekonywała, że przez 8 lat rządów koalicji PO-PSL zdemontowano polskie szkoły i zdegradowano system edukacji i zwalniano nauczycieli. Naprawdę szkoły, szczególnie gimnazja, my bardzo cenimy pracę nauczycieli gimnazjów, nie wyrównywały szans, podzieliły uczniów na lepszych i gorszych. Jak grzyby po deszczu powstały gimnazja społeczne. Oprócz tego, że chcemy, żeby system edukacji był spójny i dobry, żeby system wychowawczy, edukacyjny był spójny i dobry, to też chcemy uchronić nauczycieli i uchronić system edukacji przed zapaścią. Reforma edukacji krytykuje Platforma Obywatelska. Posłanka Elżbieta Gapińska broniła gimnazjów. Mówiła m.in., że uczniowie tych szkół osiągają bardzo dobre wyniki w międzynarodowych testach kompetencyjnych. Posłanka PO dodawała podczas konferencji, że szefowa MEN nie słucha środowisk krytykujących reformę. Nie ma podstawy programowej, nie ma podręczników. Będzie to wielki chaos w szkole, który spowoduje, że nasze dzieci będą uczyć się w dużo gorszych warunkach. Podwójny rocznik w 2019 roku. I na koniec, proszę Państwa, szkoła, która, jak mówią dyrektorzy szkół średnich, będzie staroświecka, nieprzyjemna.
przystająca do rzeczywistości szkoła, która nie będzie podążała za marzeniami, pragnieniami i życzeniami uczniów. Taki los polskiej oświacie szykuje pani minister Zalewska. Prawo i Sprawiedliwość chce zakończyć pracę nad zmianami w systemie edukacji na następnym posiedzeniu Sejmu. Odbędzie się ono od 13 do 16 grudnia. Pierwsze czytanie projektu rozpocznie się dziś o 13. Tak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad Sejmu. Rządowe propozycje trafią do Komisji Edukacji, która jeszcze w tym tygodniu powoła podkomisję. Ma ona pracować w tygodniu niesejmowym. Kolejarze wybudują tunel między stacjami Łódź Żabieniec, Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na te inwestycje. Budowa tunelu średnicowego pochłonie mniej więcej 2 miliardy złotych. Będzie to jedna z największych inwestycji kolejowych w ostatnich latach. W jej skład wejdzie także budowa dwóch przystanków. Jak mówi prezes PLK Ireneusz Merchel, ułatwi to pasażerom podróżowanie i przesiadki z komunikacji drogowej. Łódź Fabryczna nie będzie stacją czołową, tylko będzie stacją przelotową. No to jest taka podstawowa rzecz. Po drugie, budowę tych przystanków, czyli w ruchu aglomeracyjnym, w ścisłym centrum miasta będą przystanki kolejowe. W mieście kończy się inna duża inwestycja kolejowa, budowa nowego dworca Łódź Fabryczna. W tej chwili trwają ostatnie poprawki. Pierwsi pasażerowie mają skorzystać z nowego dworca za kilkanaście dni. Łódź Fabryczna, założenie jest takie, że będzie otwarte od 11 grudnia. W zasadzie mamy już, możemy powiedzieć na 90% parę, że powinno wszystko wyjść zgodnie z terminem. Natomiast tunel średnicowy w Łodzi ma powstać do 2021 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Były prezydent Ukrainy zeznawał przed kijowskim sądem w sprawie zabójstw na Majdanie. Wiktor Janukowycz nie zjawił się jednak osobiście w stolicy Ukrainy, ale składał zeznania w formie wideokonferencji z rosyjskiego Rostowa. Uciekł do Rosji po zwycięstwie rewolucji godności. Wiktor Janukowycz zeznawał przed kijowskim sądem w charakterze świadka w procesie pięciu byłych funkcjonariuszy Berkutu oskarżonych o strzelanie do protestujących. Były prezydent zaprzeczał, jakoby miał związek z otwarciem ognia do przeciwników politycznych. Od samego początku aż do końca byłem przeciwko stosowaniu broni i przeciwko przelewowi krwi. Taka była moja pryncypialna pozycja, dlatego nie mogłem wydawać takich rozkazów. Wiktor Janukowycz zaprzeczał też, że w czasie protestów kontaktował się z wysłannikiem Kremla Władysławem Surkowem. Zdaniem prokuratora Ołeksija Donskiego zeznania Janukowycza są kłamliwe. Na nasze pytania nie dostaliśmy odpowiedzi albo usłyszeliśmy kłamstwa. Mamy dowody, że Janukowycz spotykał się z Surkowem. Dokażemy, że zeznania Janukowycza to fałsz. Przed rozpoczęciem posiedzenia znajdujący się w Rosji były prezydent usłyszał od ukraińskiego prokuratora generalnego Jurija Łucenki, że jest też podejrzany o zdradę państwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W nocy we wschodniej połowie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i miejscami opady śniegu, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej, deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od minus 10 w górach przez minus 6 na wschodzie, minus 3 na zachodzie do plus 2 nad samym morzem. Wiatr umiarkowany, ale nad samym morzem dość silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po drugiej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat dnia. Dzień dobry, Grzegorz Sadowski, Tygodnik Wprost. Zapraszam na gospodarczy temat dnia. Ze mną jest mój i Państwa gość, dr Przemysław Kwiecień, główny analityk X-Trade Brokers. Witam. Dzień dobry, witam. A będziemy rozmawiali o polskim złotym, który ledwie tydzień temu był najsłabszy wobec dolara od 2002 roku. Co się dzieje z polskim złotym? Dokładnie. Mamy słabego złotego, mamy jednocześnie mocnego dolara. Dolar też jest najmocniejszy od 2002 roku. Tak się akurat składa, że te dwie kwestie się nałożyły, patrząc nie wobec złotego, tylko patrząc w ogóle koszykiem siły dolara, czy w tym momencie akurat siły. Tak? Więc te dwie kwestie trzeba na siebie nałożyć. To, co się dzieje w ostatnich tygodniach na rynku walutowym, to jest przede wszystkim rynek globalny. Mamy pierwszy raz od długiego czasu od takie oczekiwania, że rezerwa federalna będzie podnosić stopy procentowe już nie tak gdzieś tam w jakiś pełzający sposób, ale być może trochę szybciej w przyszłości, bo polityka nowo wybranego prezydenta USA będzie generowała wyższą inflację. Tak? Czy tak będzie, to jest oczywiście inna kwestia i to się okaże najwcześniej za kilka miesięcy, ale na razie rynek tak to sobie zakłada, a że na rynku obligacji światowym mieliśmy
coś, co wielu osób nazywa bańką, czyli banki centralne je skupowały w dużych ilościach, doprowadzając do tego, że stopy procentowe były sztucznie zaniżone, są cały czas w wielu miejscach na świecie. No to w momencie, kiedy tutaj zaczął się odwrót, to ten odwrót jakby miał dość spore konsekwencje, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też powodował odpływ kapitału z innych rynków. Takich inwestorzy chcą inwestować, chcą mieć dolara, ponieważ oczekują, że dostaną za niego więcej oprocentowania. Mówiąc w bardzo prostym języku, no inaczej jest inwestować w polskie aktywa, jeśli w Stanach procentowych mamy stopy procentowe, powiedzmy sobie 1% w dużym uproszczeniu, a inaczej, jeśli będziemy mieli 2,5% czy 3%. Tak? No, oczywiście. W tym momencie te aktywa na rynku pieniężnym czy na rynku dłużnym stają się bardziej atrakcyjne i po pierwsze część graczy będzie je wybierać, po drugie część graczy, która stosowała takie operacje, gdzie pożyczano na przykład pieniądze w dolarze, żeby zainwestować je w waluty czy w aktywa właśnie rynków oferujących wyższe oprocentowanie, dla nich to jest mniej opłacalne, bo teraz ten koszt pożyczenia pieniędzy w dolarze wzrósł, prawda? Więc jakby to jest taki ogólny trend, on dotyczy nie tylko Polski naturalnie, on dotyczy wielu innych rynków również, ale trend, który jest w ostatnim czasie dla nas niekorzystny, ale na to nakładają się jeszcze historie z naszego podwórka, które też złotemu nie pomagają. Tak się dzieje od ponad roku już i te obawy w ostatnim czasie się trochę znowu nasiliły. Złoty miał trochę lepszy okres w połowie roku, kiedy odrobił te straty po tym, jak agencja S&P obniżyła Polsce rating, przypomnę, w styczniu. No ale teraz znowu te niepokoje rosną, dlatego że słabe są wyniki polskiej gospodarki, rozczarowująco słabe, szczególnie trzeci kwartał i czwarty kwartał zapowiada się na pewno nie lepiej, więc to jest jedna obawa. Z drugiej strony mamy no jednak spory deficyt budżetowy, więc jeśli wzrost gospodarczy słabnie, to ten deficyt budżetowy będzie jeszcze większy, tak? Bo jest mniej wpływów podatkowych, są niektóre wydatki rosną, a relacja do PKB się pogarsza, bo PKB rośnie mniej. No i wreszcie mamy niepewność na różnych frontach polityki gospodarczej, która wydaje się być takim takim spoiwem pomiędzy właśnie tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłem, tak? Jeśli przedsiębiorcy nie wiedzą, jak będzie wyglądał system podatkowy, no to wtedy może to odgrywać pewną rolę w ich decyzjach inwestycyjnych. Wtedy mamy mniejszy wzrost inwestycji, co widzimy, mamy wolniejszy wzrost gospodarczy i automatycznie pogarsza się stan finansów publicznych. Także to jest coś, co jest bardzo podkreślane w ostatnim czasie. Są też branże, które bardzo mocno eksportują i dla nich silny dolar, no to są większe zyski. Mamy branżę meblarską, która eksportuje głównie do Niemiec. Mamy na przykład KGHM, prawda, który skupia się KGHM, oczywiście. Ciech też ma transakcje rozliczane w dolarze. To dla tych firm, przypomnijmy, że KGHM sprzedaje za 15 miliardów złotych, no to są dużo większe zyski i kilkuset milionowe o tyle większe przychody. Zgadza się. Oczywiście na każdej zmianie na rynku walutowym są wygrani i przegrani, prawda? Więc tutaj jedne firmy mają ekspozycję na waluty taką, że osłabienie złotego powoduje, że zarabiają, inne tracą. Pamiętajmy o tym też, że jednak wiele firm stosuje różnego rodzaju również naturalne zabezpieczenia, gdzie jeśli firma jest eksporterem, tak jak pan redaktor wspomniał, na przykład tych mebli do Niemiec, to może na przykład część surowców kupować w walutach obcych, może mieć kredyt w walucie obcej. Albo się tak zabezpieczyć, żeby te sceny może mieć całe. Dokładnie, może mieć zabezpieczenia walutowe, więc to niekoniecznie jest zawsze tak, że taka firma będzie miała czysty zysk wynikający procentowo z ruchu na rynku walutowym. Kiedyś byłem na konferencji w panelu z jednym przedsiębiorcą, który właśnie miał bardzo dużą ekspozycję na osłabienie złotego, był eksporterem i on powiedział, że no dla niego to najlepiej byłoby, gdyby w ogóle za to euro się płaciło 10 zł, tak, bo on miał wtedy super zyski. Na co moja opinia była taka, że nie byłoby dobrze. To by oznaczało, że jest katastrofa, tak, jakbyśmy płacili 10 zł za euro i sądzę, że jego firma mogłaby nie przetrwać tego, tak, więc nie dajmy się zwariować. No, ja sądzę, że dla gospodarki jako takiej lepsza jest stabilność kursowa, bo ona oznacza przewidywalność i również w kontekście tych decyzji inwestycyjnych, o których sobie powiedzieliśmy, które kuleją, to jest taki element, gdzie jeśli mamy przewidywalność modelu biznesowego, który powinien się opierać o nasze marże, bo jesteśmy dobrym przedsiębiorcą w danym zakresie, no to wtedy będzie nas to bardziej zachęcało do podejmowania większej skali działalności niż sytuacja, w której nie jesteśmy pewni, czy nasza produkcja będzie na długi okres rentowna.
kosztowna, bo właśnie zmiana kursowa, okej, na razie jest korzystna, ale być może za rok będzie niekorzystna. Ale dla zwykłego konsumenta to rzeczywiście jest gorzej, ponieważ nawet wyjazdy zagraniczne staną się dla nas droższe, ceny pójdą w górę, czy można powiedzieć, że złoty jest w tej chwili niedowartościowany i że to jest anomalia pewnego rodzaju, czy... No, to jest, zadaje pan mi, redaktor, pytanie, na które ja mógłbym odpowiadać do wieczora dzisiaj, tak? Gdybym chciał jakby zgłębić temat naprawdę solidnie. Powiem tak, patrząc na różnego rodzaju modele długoterminowe, czy wskaźniki długoterminowe, można powiedzieć, że złoty jest niedowartościowany, tak? Jeśli popatrzymy sobie na to, jak kształtował się kurs względem kursu naszych partnerów handlowych, porównamy to, jak te zmiany ewoluowały, to oczywiście złoty jest teraz dość tani, ale jednocześnie takie stany niedowartościowania, przewartościowania potrafią się na rynkach finansowych utrzymać przez wiele lat. Proszę zobaczyć choćby na franka szwajcarskiego. Bank Szwajcarii od lat powtarza, że frank szwajcarski jest przewartościowany i trudno się z bankiem Szwajcarii nie zgodzić, ale on nadal pozostaje przewartościowany, bo obecne okoliczności nie sprzyjają takim przepływom kapitału, które by ten obraz rzeczy zmieniły, więc to, że złoty jest teraz niedowartościowany, to nie oznacza, że on za tydzień będzie dobrze wyceniony, tak, fundamentalnie, czy przewartościowany wręcz. To może zająć wiele lat. Czyli konsumenci, z punktu widzenia takiego konsumenckiego, możemy się spodziewać, że ten trend się odwróci, tego silnego dolara, rosnącego i osłabiającego polskiego złotego? No, pewnie kiedyś się odwróci, tak? Jeśli mówimy o tym, że coś jest niedowartościowane, to teoretycznie w jakimś okresie czasu powinno to niedowartościowanie zniknąć, bo inaczej nie byłoby mowy o niedowartościowaniu. Jednakże na chwilę obecną nie ma specjalnych powodów ku temu, żeby złoty jakoś bardzo specjalnie na wartości zyskiwał, bo jeśli chodzi o dolara, faktycznie no, dolar jest już bardzo, bardzo mocny. Od kilkunastu lat nie był tak mocny, więc no, to jest jakieś ryzyko, że na przykład gospodarka amerykańska może zwolnić, tak? I wtedy dolar będzie tańszy. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na samego złotego i ocenimy go w relacji do innych walut, to na chwilę obecną ten kurs, w którym zmierzają nasze krajowe fundamenty, nie jest dobry, tak? Ani jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Tutaj mamy sporo negatywnych zaskoczeń i sporo obaw co do tego, jak zmienia się długoterminowe tempo wzrostu polskiej gospodarki, ani o przewidywalność polityki gospodarczej. Więc to są takie kwestie, które moim zdaniem muszą się zmienić po to, żebyśmy mogli mówić o innym podejściu inwestorów globalnych, bo to oni decydują o zmianach kursu właśnie w takim krótszym terminie. Jeśli uważają, że polskie aktywa, czy to obligacje, czy to akcje spółek notowanych na GPW, że one są atrakcyjne, że warto tutaj wchodzić, no to wtedy ten kapitał napływa, kurs zyskuje, tak? A na chwilę obecną ten trend jest raczej odwrotny. Czyli nałożyło nam się tutaj kilka dosyć negatywnych czynników. Czy możemy się pokusić tak na koniec z jakąś prognozą, jak kurs złoty, dolar, czy też złoty, euro będzie wyglądał w najbliższej przyszłości? No ja oczekuję, że patrząc pomimo tego niedowartościowania, które mamy teraz w tych okolicach 4,40 za euro, to jakby mój punkt widzenia jest taki, że raczej skłaniałbym się do tego, żeby widzieć ten kurs jeszcze trochę wyżej w pewnej perspektywie jakichś kilku miesięcy, tak? Bo mamy decyzję agencji ratingowych znowu w ciągu kolejnych kilku tygodni. No i mamy ten negatywny kierunek, o którym sobie tutaj rozmawialiśmy, więc taki zdrowy rozsądek sugerowałby przewidywać to, że złoty może się jeszcze się może osłabić. Dokładnie. No dobrze, miejmy nadzieję, że ten złoty jednak w przyszłości będzie odrabiał straty i że siłą polskiej gospodarki będzie się bronił, prawda? I ta gospodarka może pokaże jakieś lepsze... Dziękuję bardzo. To był gospodarczy temat dnia. Moim Państwa gościem był Przemysław Kwiecień, główny analityk X-Trade Brokers. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam na gospodarczy temat dnia za tydzień, a jeszcze tutaj słyszę, że mamy jeszcze minutkę. Jeszcze możemy zapytać w takim razie o kwestię kosztów długu dla krajowych firm. To wzrośnie? No naturalnie, jakby to jest znowu temat powiązany, tak? Jeśli mamy rosnące stopy procentowe
tak naprawdę wszędzie na świecie i jednocześnie to rosnące ryzyko krajowe, czyli sytuację, w której inwestorzy zagraniczni chcą trochę więcej zarabiać na polskich aktywach, żeby tu być, no to widzimy, że ten koszt rośnie. Tak bardzo dobrym punktem odniesienia jest to, co się dzieje na rynku obligacji skarbowych. Tam mieliśmy przez długi okres okolice 3% dla obligacji 10-letnich Skarbu Państwa. W ostatnim czasie jest to raczej 3,5%, 3,6% i ten kierunek jest niekorzystny jak na razie. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy jeszcze zobaczyli lekkie wzrosty, więc to się też będzie przekładało niestety na koszt finansowania dla firm. Dobrze, dziękuję bardzo. Tym razem już kończymy na pewno. Dr Przemysław Kwiecin był Państwa i moim gościem. Gospodarczy temat dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję raz jeszcze. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. Bożej Pleśniewski, dzień dobry. Zaczynamy Puls Gospodarki, w którym dziś między innymi o kwocie wolnej od podatku, no a także porozmawiamy o historycznych rekordach na nowojorskiej giełdzie, a w naszym studiu Izabela Kozakiewicz, Business Review Plus. Dzień dobry. Andrzej Kęsbok, ekspert Fundacji Republikańskiej i Bartosz Sawicki, TMS Brokers. Dzień dobry. A naszą dzisiejszą dyskusję chciałbym zacząć od podaj najbardziej gorącego tematu gospodarczego ostatnich dni, czyli właśnie od kwoty wolnej od podatku. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu wicepremier Mateusz Morawiecki zaproponował, by ta dla najmniej zarabiających wzrosła od przyszłego roku do 6600 zł. Co prawda Sejm 15 listopada uchwalił ustawę, która przewiduje, że kwota wolna w przyszłym roku pozostanie na poziomie z tego roku, no ale dziś rozpoczyna się posiedzenie Senatu, na którym według słów wicemarszałka Izby Adama Bielana propozycja wicepremiera Morawieckiego zostanie uwzględniona przez senatorów. Czy według Państwa to wszystko zamyka ostatecznie sprawę kwoty wolnej od podatku, czy to jest dopiero pierwszy etap w zmianach, jeśli chodzi o tę kwotę? Izabela Kozakiewicz. Co do zasady, korelacja kwoty wolnej z dochodami, z ich wysokością jest oczywiście prawidłowym ruchem. Natomiast te założenia, które na dzisiaj są znane i które najpewniej będą wprowadzone, no wydają się jeszcze pewnie niewystarczające, bo ewidentnie widać tam z tych progów kwoty wolnej, że osoby, które będą miały tą większą uprawnienie do większej kwoty wolnej, to są osoby, które będą zarabiały do 900 zł, a jak wiadomo, 900 zł na miesiąc, no to jest nadal bardzo nieduży poziom zarobków, a więc wydaje się słusznym kolejny ruch. Oczywiście no, jest to zawsze niezwykle trudna decyzja, rzutująca bardzo intensywnie na wydatki budżetowe, a więc prawdopodobnie ona będzie odciągnięta w czasie. No właśnie dzisiaj wicemarszałek Adam Bielan w Radiowej Jedynce mówił, że to, czy będą podjęte kolejne kroki, jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku, będzie zależało od możliwości budżetowych, a te, jak wiemy, no nie są z gumy. Andrzej Kęsbok. Tak, to prawda. Natomiast wiemy też, że Ministerstwo Finansów, nowe nominacje w Ministerstwie Finansów idą bardzo silnie w kierunku uszczelniania systemu podatkowego. Opracowany jest cały pakiet działań, które ten system podatkowy będzie uszczelniał, przede wszystkim w zakresie poboru VAT-u i CIT-u. I myślę, że w miarę postępu okazywania się, na ile skuteczne te mechanizmy będą, będzie mogła być kontynuowana zarówno cała reforma podatkowa, jak i jej ten wycinek, który teraz jest uchwalany, czyli kwota wolna. Myślę, że to jeszcze nie jest pełne wypełnienie tych zobowiązań czy obietnic Prawa i Sprawiedliwości sprzed wyborów o wysokości kwoty wolnej. Prawda, wtedy się mówiło o 8000 złotych. Dla wszystkich. Dla wszystkich. Teraz jest to 6600 dla dużej grupy, no, mówi się o 3,5 miliona, 4 miliony osób, które z tego skorzystają. Oczywiście dla większości będzie to neutralne, dla pewnej części będzie negatywne, natomiast no, zgadzam się z przedmówczynią i z wieloma ekspertami, którzy mówią, że to jest krok we właściwym kierunku. Bartosz Sawicki. To może być krok w dobrym kierunku, natomiast to jest też pewna komplikacja i tak skomplikowanego systemu podatkowego w Polsce. No dodatkowo te zmiany zachodzą w ekspresowym tempie, no bo jeżeli Senat miałby to uchwalić, no to jest na to czas do końca miesiąca, czyli to jest no trochę taki królik z kapelusza, który jest oczywiście ruchem pewnie w dobrym kierunku, natomiast
wykonanym dosyć późno i w dosyć dużym chaosie, bo duża część osób zajmujących się zawodowo bądź też bardzo mocno zainteresowanych kwestiami gospodarczymi była przygotowana na to, że kwestia kwoty wolnej od podatku rozstrzygnie się razem z jednolitą daniną, czyli mieliśmy już kilka terminów, kiedy to może nastąpić. Teraz mówi się, że do końca roku, a to jednak nie. Kwestia kwoty wolnej od podatku została jakby wyjęta z tej jednolitej daniny i no jest to być może spore zaskoczenie. To może też sugerować, że jednak rząd będzie dążył do tego, żeby wycofać się z pomysłu wprowadzenia jednolitej daniny, co byłoby no też chyba dużym zaskoczeniem, ale z drugiej strony chyba też dobrym krokiem z mojego punktu widzenia. Dlaczego? Dlatego, że obecny system na pewno nie jest dobry, natomiast jednolita danina trochę zaczynała wyglądać jako taki sposób, żeby zwiększyć obciążenia fiskalne, a na pewno sprawić, że one będą mniej przejrzyste. Znaczy ten cały koncept, że każda osoba miałaby wyliczaną jednolitą daninę w jakiś sposób, no pewnie dla większości mało przejrzysty i indywidualny, mógłby wprowadzać nieco zamieszania. To by było niby uproszczenie systemu podatkowego, ale tak naprawdę przeciętny Kowalski wydaje się, że miałby spory problem, żeby powiedzieć, ile trafia z tych jego podatków na poszczególne składowe tych obciążeń fiskalnych, więc z tego punktu widzenia ten pomysł, choć taki nośny medialnie i na pierwszy rzut oka, uprośćmy podatki, wprowadźmy jednolitą daninę, ale co później z tymi pieniędzmi, prawda? W jaki sposób one są kanalizowane, to już wcale tak jednoznaczne i wcale tak oczywiste nie jest. Andrzej Gęzłok, pan też jest za czy przeciw jednolitej daninie? Ja jestem za głębszą i bardziej gruntowną reformą podatków. Oczywiście jednolita danina szła w dobrym kierunku, natomiast myślę, że jest więcej elementów, które powinny być jednocześnie uporządkowane. I no, pracuję w tej chwili, myślę, że kwestia tej zapowiadanej, no, nazwijmy to podatkiem od pracy, jednolitego podatku od pracy już jest no, przesądzona, że nie wydarzy się. Natomiast pracuję nad tym zagadnieniem zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Parlamentarny Zespół do Spraw Przedsiębiorczości. Pracują organizacje pozarządowe, także jest kilka pomysłów, które są wypracowywane i z mojego punktu widzenia uważam, że bardziej korzystne byłoby rzeczywiście opracowanie całościowego programu reformy podatków, niż połączenie tylko tak zwanych elementów ZUS-owskich w jeden przelew i ewentualnie połączenie z tego z PIT-em dla przedsiębiorców. Izabela Kozakiewicz. Absolutnie się tu zgadzam z przedmówcą. Rzeczywiście jakby sprawy podatkowe są na tyle skomplikowane w naszym kraju, że tak powiem krzyczą o pomstę do nieba, o to, żeby je w końcu rzeczywiście usprawnić i uczynić bardziej przejrzystymi, przede wszystkim dla obywateli, którzy winni się sami rozliczać, winni być w stanie sami się rozliczać, a gros obywateli korzysta z usług instytucji trzecich, chociażby właśnie w najprostszym rozliczaniu podatkowym, ponieważ nie są w stanie tego sami zrobić. A więc z pewnością to jest bardzo ważne. Oczywiście pytanie, jak praktycznie to będzie wprowadzone w życie, bo zabiegów, które są oczywiście z teorii bardzo pożądane i pozytywne jest wiele. Chociażby teraz już wspomniane uszczelnianie VAT-u. Natomiast w praktyce często wygląda to tak, że chociaż właśnie już biorąc ten przykład uszczelniania VAT-u i jednolitych plików kontrolnych, okazuje się, że znowuż kwestie obsługi wszystkich tych działań są na tyle skomplikowane, że musimy wynajmować instytucje trzecie, które się tym zajmują i które nawet w przypadku JPK nie są przygotowane na to, żeby 1 stycznia 2017 odpowiednio
to robić. Podatki powinny być proste, co do tego chyba wszyscy się zgodzimy. Pytanie, czy powinny być także sprawiedliwe i jak tę sprawiedliwość rozumieć, no bo czy sprawiedliwe jest to, że ktoś ma kwotę wolną od podatku, a ktoś inny, nawet jeśli dużo zarabia, tej kwoty w ogóle nie ma. Czy kwota wolna od podatku nie powinna być jednak takim przywilejem obywatelskim dostępnym dla każdego? Andrzej Kęsbok? Żaden z elementów podatków nie jest w tej chwili jednolity. Przede wszystkim nie jest jednolite prawo zaliczania kosztów do odliczenia od podatku, z którego korzystają przedsiębiorcy rozliczający się w PIT-cie, a nie korzystają na przykład osoby indywidualne, które ten PIT płacą. Stawki podatkowe nie są jednakowe dla wszystkich. Rozpoznanie, tak zwane rozpoznanie przychodu nie jest jednolite dla wszystkich, więc ja też nie widzę powodu, dla którego kwota wolna od podatku miałaby być jednolita dla wszystkich. Jest to jeden z elementów całej układanki podatkowej, który może być wykorzystywany. Oczywiście podstawowa funkcja podatków to jest funkcja fiskalna, trzeba zapełnić państwową kasę. Natomiast ten element został wprowadzony, wydaje mi się, przede wszystkim właśnie jako odpowiedź na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i jako wypełnienie zobowiązań przedwyborczych. Także to znajdzie swój dalszy ciąg, jak sądzę. Natomiast wydaje mi się, że bardziej jednak właściwe byłoby opracowanie całego systemu, który obejmował wszystkie te cztery elementy podatkowe, a nie tylko kwotę wolną. Bartosz Sawicki? No tak, tylko to jest również tylko częściowe spełnienie tych zapowiedzi przedwyborczych. No to prawda. Była wtedy mowa o zdecydowanie wyższej dla wszystkich jednak kwocie wolnej od podatków. Brakuje chyba tego, na co wszyscy chyba liczyliśmy w momencie, kiedy padały dosyć takie głośne hasła o tym, że przemodelujemy cały system podatkowy. No to jest taka zmiana robiona bardzo szybko, trochę nie z własnej inicjatywy, bo jest to zmiana wymagana przez Trybunał Konstytucyjny i to też może być przyczynek do tego oczywiście, żeby zbudować od nowa w sposób efektywniejszy, prostszy i przyjazniejszy obywatelowi system podatkowy. Natomiast chyba nic nie wskazuje na to, że to jest cokolwiek innego niż takie doraźne rozwiązanie, które trochę spełnia obowiązek wobec Trybunału Konstytucyjnego, trochę jest ukłonem w stosunku do wyborców, którzy poparli Prawo i Sprawiedliwość, ale tak naprawdę nie jest częścią takiego globalnego rozwiązania, bardzo popularne wśród polityków hasło rozwiązania systemowego, prawda, padające właściwie na każdym kroku. I chyba tyle, tutaj należy postawić kropkę. No i stawiamy kropkę. Za chwilę informacje dnia w skrócie, a po nich wracamy do Pulsu Gospodarki i w drugiej części porozmawiamy m.in. o konsultacjach międzyrządowych w Londynie. Czy Brexit wpłynie na relacje gospodarcze polsko-brytyjskie? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi w drugiej części naszej dzisiejszej audycji. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Ministerstwo Zdrowia chce do 2030 roku Polski bez tytoniu. Oznacza to ograniczenie liczby palaczy do mniej niż 10% społeczeństwa. Plan ogłosił w Katowicach sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas. To możliwe dzięki bardzo dobrej ustawie antynikotynowej, mówi wiceminister zdrowia. Jesteśmy absolutnie liderem w Europie. Absolutnie. Zrobiliśmy rzeczy, które już w tej chwili są dla innych takim benchmarkiem. Wyrzuciliśmy z przestrzeni publicznej e-papierosy, zakazaliśmy sprzedaży młodzieży. Mamy dość ortodoksyjną ustawę, ale zarazem jestem głęboko przekonany, że niezwykle mądrą. W tej chwili do palenia papierosów przyznaje się co trzeci Polak. Jeszcze 20 lat temu, uzależnione od wyrobów tytoniowych, było w naszym kraju ponad 60% społeczeństwa.
Kilkudziesięciu przeciwników powiększenia Opola zablokowało obwodnicę północną miasta. Rząd zdecydował, że 1 stycznia do Opola zostanie przyłączonych 12 sołectw z 4 ościennych gmin. Samorządowcy, wspierani przez mieszkańców tych gmin, od początku ostro protestują przeciwko projektowi forsowanemu przez władze Opola. Protest i blokada u zbiegu 3 dróg krajowych spowodowały poważne utrudnienia dla kierowców. Protestujący przechodzili przez przejście dla pieszych, uniemożliwiając normalny ruch samochodów w obu kierunkach. Ale co kilka minut pozwalali policji na rozładowanie największych korków. Jak powiedział Janusz Piątkowski, organizator akcji, protestujący chcieli w ten sposób po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że decyzja o zmianie granic miasta została podjęta w niewłaściwy sposób, z pominięciem głosu najbardziej zainteresowanych. My jako mieszkańcy też głosowaliśmy na PiS i jesteśmy zawiedzeni jako wyborcy, że zostaliśmy w ten sposób oszukani, bo jeżeli woli mieszkańców, czyli ludzi się nie słucha, a w obietnicach było, że będą słuchać, to znaczy, że coś nie jest w porządku i niech się politycy zastanowią na tą sytuacją, bo przyjdą wybory i wtedy się zdziwią. Dlatego mówię, jak rząd można zmienić, to i rozporządzenie tak samo można zmienić. Protestujący zapowiadają, że jeżeli rząd nie zmieni swojej decyzji, to podobne akcje będą organizowane nadal, także po 1 stycznia, kiedy powiększenie Opola stanie się faktem. W Chinach za to powstaje mega metropolia, której terytorium będzie dwukrotnie większe od Korei Południowej. Chińskie władze ogłosiły pierwszy etap zapowiadanego połączenia stolicy Chin i sąsiadujących z nią obszarów. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Chińskie władze zaakceptowały wart 247 miliardów juanów, czyli około 35 miliardów dolarów amerykańskich, projekt rozwoju infrastruktury kolejowej pomiędzy Pekinem, portowym miastem Tianjin, a sąsiadującą z nimi prowincją Hebei. Do 2030 roku powstanie w sumie 1100 kilometrów połączeń kolejowych, które mają usprawnić komunikację w regionie. Projekt stworzenia chińskiej megametropolii nosi nazwę Jing-Jin-Ji. Na terenach, z których ma powstać, mieszka obecnie ponad 110 milionów osób. Chińskie władze chcą usprawnić komunikację na terytorium 212 tysięcy kilometrów kwadratowych, co równe jest 2/3 powierzchni Polski. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. A w naszym studiu Izabela Kozakiewicz, Business Review Plus, Andrzej Kęsbok, ekspert Fundacji Republikańskiej i Bartosz Sawicki, TMS Brokers. Zmiany w kwocie wolnej, o której rozmawialiśmy w pierwszej części Pulsu Gospodarki, mają sprawić, że ten system podatkowy w Polsce będzie nieco bardziej sprawiedliwy społecznie. Tymczasem, jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, już bez tych zmian poziom nierówności dochodowych w Polsce się zmienia. W latach 2004-2013 obserwowano spadek tak zwanego współczynnika Giniego z 37,6% do 30%. Wśród krajów OECD w 2013 roku te największe nierówności dochodowe występowały w Chile 46,5%, zaś najniższe w krajach nordyckich, Islandii, Norwegii, Danii, a także Słowenii w granicach 24,5-25,5%. Innymi słowy, jeśli chodzi o nasz kraj, coraz bliżej nam do krajów skandynawskich, no a to badanie GUS-u na przykład jeszcze nie uwzględnia wpływu programu 500+, czyli nie jest tak źle w Polsce, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, że te dysproporcje dochodowe są u nas jakieś olbrzymie. Izabela Kozakiewicz. Rzeczywiście na pierwszy rzut oka tak nie jest. Ewidentnie ta zmiana współczynnika Giniego powinna cieszyć. Z drugiej jednak strony, jak weźmiemy pod uwagę ceny towarów i usług konsumpcyjnych, to one na przestrzeni lat 96-2015 wzrosły o 157%, co plasuje się znacznie wyżej niż przeciętny wzrost OECD, który wynosił 73%, a z kolei w porównaniu z rekordzistami najmniejszego wzrostu, oczywiście do nich nam daleko, bo to jest Japonia i Szwajcaria i odpowiednio 2,11% tamte ceny wzrosły w tym czasie. Więc jakby biorąc pod uwagę ten czynnik, no to ewidentnie wydaje się, że jest nam jeszcze daleko do tego dobrobytu.
nie wydaje mi się, żeby program 500+ miał oczywiście coś tu szczególnie zmienić. On jest na pewno pomocny dla wielu rodzin. Pytanie, czy to są słusznie, jakby słusznymi kanałami wydatkowane pieniądze, natomiast ja myślę, że to już jest rozmowa na zupełnie inny program. Natomiast zdecydowanie ten wzrost cieszy, natomiast w połączeniu rzeczywiście z obserwacją i analizą dynamiki cen, no to wydaje się, że ten obraz jest taki, który jeszcze pozostawia dużo do życzenia. Andrzej Kęsbok. Dokładnie tak, szczególnie, że w tym samym okresie, kiedy ceny wzrosły o 160%, płace wzrosły zaledwie o 60%, czyli no de facto troszeczkę zubożeliśmy, aczkolwiek bardziej równo zubożeliśmy. I myślę, że są tutaj, rzeczywiście jest to jaskółka, ale ona pokazuje też na pewne czynniki negatywne, to znaczy ten wzrost przeciętnej zamożności Polaków czy dochodu krajowego brutto podzielonego przez liczbę ludności wzrósł również dlatego, że liczba ludności spadła. Po pierwsze odeszli ci najubożsi, po drugie wiele osób jednak opuściło Polskę i realna liczba Polaków w Polsce zmalała. No, po trzecie i po czwarte wydaje mi się, są jednak pewne czynniki pozytywne, czyli koniunktura gospodarcza i wzrost najniższych wynagrodzeń, szczególnie w tym roku, w zeszłym roku i w tym roku widoczny. I być może ten trend będzie utrwalony rzeczywiście jeszcze dalej przez program 500+. Także jest to trochę taki obraz syntetyczny, pokazujący elementy dobre, ale też elementy niedobre, szczególnie te demograficzne. No, jeśli chodzi o to elementy niedobre, to też jeszcze może dodajmy jedną liczbę, bo jak wynika z tych badań, przeciętne dochody według parytetu siły nabywczej w 2015 roku wyniosły w Polsce $24 000, podczas gdy średnia w OECD to jest $41 000, co też pokazuje, że jeszcze nie zarabiamy tyle, ile zarabia się na Zachodzie, bądź tyle, ile byśmy chcieli, Bartosz Sawicki. No ale to jest w mojej opinii taka mało znacząca w tej chwili już i w sumie historyczna statystyka, bo koniec 2013 roku to jednak jest dosyć odległy moment. Od tego czasu mieliśmy w Polsce deflację, a nie wysoką inflację. Przez to bardzo dobra kondycja rynku pracy przełożyła się na to, że realny fundusz wynagrodzeń w ostatnich 2 latach właściwie znajdował się blisko albo cały czas na historycznych maksimach, a przynajmniej na bardzo, bardzo korzystnym pułapie. Mamy bardzo niską w tej chwili stopę bezrobocia. Tak naprawdę jedyne, co mogę powiedzieć o tych danych takiego pozytywnego, to chyba dobrze, że suchą stopą przeszliśmy przez globalny kryzys finansowy, bo to też to pokazuje, że w tym momencie no, udało się niwelować nierówności, ale nierówności dochodowej. To jest właśnie taka statystyka, która jest chyba najprostszą, natomiast jeżeli chodzi o te nierówności społeczne, no to w Polsce jednak one nadal są dosyć mocne i ze względu na płeć, choć tutaj wypadamy stosunkowo dobrze, jeżeli chodzi różnice w dochodach ze względu na płeć na tym samym stanowisku, ale generalnie no, czy wykluczenie osób starszych ze społeczeństwa, czy jeszcze gdzieś problemy wynikające z tej schedy po transformacji ustrojowej, jakieś resztki bezrobocia o charakterze strukturalnym, no, to ciągle są problemy, które dosyć mocno rzutują na nierówności, czy też nierówności geograficzne pomiędzy różnymi regionami. No, to są problemy, które nadal występują i oczywiście powinniśmy się cieszyć z tego, że awansujemy w tych rankingach OECD, jeżeli chodzi o zróżnicowanie dochodów. Natomiast nie zmienia to faktu, że
nierówności nadal są silne. I tak naprawdę to jest statystyka potwierdzająca ten proces zmniejszenia dystansu do gospodarek rozwiniętych. No to widzimy również bardzo dobrze po strukturze konsumpcji, prawda? Nasz koszyk inflacyjny coraz bardziej upodabnia się do koszyka w gospodarkach rozwiniętych, a coraz mniej przypomina ten z gospodarek wschodzących. No i to jest właśnie moim zdaniem jedynie taka statystyka, która potwierdza to, co wszyscy widzimy, no i potwierdza po 3 latach, bo przypomnijmy, że te dane dotyczą lat 2004-2013. To teraz może zmieńmy temat i przenieśmy się na Wyspy Brytyjskie. Tam dziś jest premier Beata Szydło i ministrowie rządu, którzy wezmą udział w polsko-brytyjskich konsultacjach międzyrządowych. Wśród tematów pewnie jednym z głównych będzie Brexit. Czy według Państwa nasza gospodarka może zyskać na wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej? Izabela Kozakiewicz. Ja myślę, że to jest jeszcze wczesny moment, żeby oceniać tego typu, estymować tego typu efekty. Oczywiście te konsultacje są z pewnością dobrym ruchem. W ogóle rozmowy wszelkie z zachodnimi partnerami winne się odbywać możliwe najczęściej, bo rzeczywiście to zawsze przynosi dobre i często wymierne efekty. Natomiast w kontekście samego Brexitu ja myślę, że to jeszcze wcześnie oceniać nawet te dzisiejsze konsultacje, które odbędą się w Wielkiej Brytanii, bo jednak pomimo tego, że rzeczywiście ogromna rzesza Polaków zamieszkuje wyspy, no to Polska jest częścią Unii i z pewnością te konsultacje odnośnie Brexitu nie będą miały miejsca stricte dzisiaj, a w czasie późniejszym, gdzie Polska zapewne będzie stroną scenariusza wypracowanego, czy też racji wypracowanej przez całą Unię Europejską. Także oczywiście dzisiejsze konsultacje są ważne i z pewnością być może będą takim możliwością rozeznania się w terenie, że tak powiem, jeśli chodzi o jakieś założenia Wielkiej Brytanii dotyczące Brexitu, aczkolwiek no to też pewnie będzie trudne, bo myślę, że oni sami muszą te przygotowania jeszcze u siebie wewnętrznie zrobić. Także myślę, że te konsultacje pewnie oczekuję niewiele wniosą, jeśli chodzi o założenia dotyczące Brexitu i sytuacji oczywiście tej, która nas najbardziej interesuje, czyli Polaków na wyspach. Andrzej Kęsbok. Ja sądzę, że to jest symptom, obraz, obecne konsultacje są efektem takiego zbliżenia pomiędzy Wielką Brytanią i Polską. Ten rok upływa pod znakiem wielu spotkań na najwyższym czy wysokim szczeblu. Myślę, że jest to również efekt wizyty Theresa May w Polsce w lecie tego roku. A obroty wzajemne między Wielką Brytanią i Polską dynamicznie rosną, natomiast są one dosyć niskie, znacznie niższe niż to, co wskazywałyby rozmiary obu gospodarek. Wielka Brytania jest drugą gospodarką Unii Europejskiej po Niemczech, a nasze obroty są, nie wiem, chyba na 7 czy 8 miejscu, także tutaj przestrzeń do wzrostu jest ogromna. Myślę, że dotyczy ona nie tylko wielkich firm i wielkich, że tak powiem, rządowo sponsorowanych inwestycji, ale przede wszystkim całego sektora średnich przedsiębiorstw, które zaczynają się wzajemnie swoimi krajami interesować i to może akurat przynieść korzystny jakiś impuls prorozwojowy. Ja bym chciał jeszcze zwróciłem uwagę na osobę ministra Antoniego Macierewicza, który również jest w tej delegacji, a więc sprawy obronności wojskowe na pewno będą też omawiane. No, musimy mieć świadomość, że Wielka Brytania również podjęła pewne zobowiązania wojskowe, prawda, po szczycie NATO.
brytyjski BAE Systems jest jednym z kluczowych elementów tego systemu przeciwrakietowego Aegis, który jest jednym z efektów spotkania NATO, i większe zaangażowanie zarówno ogólne, militarne Wielkiej Brytanii, jak i firm zbrojeniowych, czy ewentualnej współpracy z polskimi firmami zbrojeniowymi, również może być takim silnym impulsem dla gospodarki. A czy premierowi Morawieckiemu, który też jest w Londynie, uda się sprowadzić nad Wisłę część przynajmniej londyńskiego City? Wiemy, że premier Morawiecki był już w Londynie, rozmawiał z przedstawicielami tych największych korporacji finansowych. Dzisiaj pewnie też będzie okazja, aby zachęcać do tego, aby przenieść się do Polski. Czy to jest realne, abyśmy stali się takim mini londyńskim City? Bartosz Sawicki? Ja osobiście w to nie wierzę, dlatego że Frankfurt jest rozwiniętym centrum finansowym z najsilniejszym parkietem giełdowym Europy i najbardziej takim dynamicznym. Warszawska giełda jest w defensywie od dłuższego czasu. Po co tworzyć nowe centrum finansowe w momencie, kiedy w Europie jest kilka miast, które taką funkcję już pełnią obok wymienionego Frankfurtu, nawet trochę podupadły, ale jednak Mediolan czy Paryż to ciągle są dużo mocniejsze centra finansowe i nie sądzę, żeby Warszawa była w stanie stać się magnesem, jeżeli chodzi o instytucje finansowe. Ja bym tutaj jeszcze wrócił do tego wątku handlu zagranicznego. Ja jestem trochę sceptycznie do tego nastawiony, bo jeżeli po tylu latach, w których na Wyspach pracują setki tysięcy Polaków, 2,5% polskiego eksportu, importu, przepraszam, to są towary przywożone z Wielkiej Brytanii, natomiast niecałe 7% to są towary eksportowane w strukturze naszego eksportu, to nie sądzę, żeby teraz nagle Brytyjczycy w perspektywie tak dużych znaków zapytania dotyczących przyszłości gospodarki, bo na razie wszyscy się cieszymy, że Brexit nie wywołał aż tak silnego gospodarczego szoku, ale ten szok przyjdzie, to znaczy ta gospodarka jest skazana na spowolnienie, na odpływ kapitału, na problemy w bilansie płatniczym, na wyższą inflację wynikającą chociażby z gigantycznego osłabienia funta, które miało miejsce w tym roku, więc na pewno nie jest to dobrze, że takie spotkania się odbywają, natomiast ja bym nie liczył w tej chwili na Wielką Brytanię jako na takie państwo, które może wyrwać nas z tej przysłowiowej pułapki średniego, słabego wzrostu gospodarczego. Tym bardziej, że przecież pani Theresa May sama nie wie, w jaki sposób będzie wyglądał Brexit. Najbardziej aktualne orzecznictwo sądów najwyższych brytyjskich jest takie, że to nie rząd, a parlament ma zatwierdzić, na jakich warunkach będzie uruchamiany ten słynny artykuł traktatowy numer 50. Natomiast cały czas czekamy na rozstrzygnięcie apelacji, którą złożył w sprawie tego wyroku właśnie rząd Theresy May, która będzie 8 grudnia. Czyli to jest trochę tak, jakbyśmy szli z wizytą do małżeństwa, które zaczyna się rozwodzić, i kupowali im wspólny wyjazd z nami w czasy za 2 lata, prawda? Wszystko fajnie, przyjmą nas, będą zadowoleni, będą się uśmiechać, ale to nie sprawia, że te problemy, które są najważniejsze dla tej drugiej strony, czyli dla strony brytyjskiej, w tej chwili znikną. Andrzej Kantbok. Ja jestem trochę większym optymistą, szczególnie z tego względu, że nie było chyba mowy nigdy o przyciąganiu głównych siedzib banków do Warszawy czy do Polski, ale raczej ich zaplecza, prawda, tego back office, obszarów rozliczeniowych, księgowych, tego, które już w Polsce doskonale funkcjonuje. Chociażby Citibank ma swoje światowe centra rozliczeniowe właśnie w Polsce i myślę kilka innych banków też, Credit Suisse przecież. Także jest to jak najbardziej prawdopodobne. Banków zostało coraz mniej, prawda? Które jeszcze mogłyby, nie mają przeniesionych swoich centrów rozliczeniowych albo do Europy Środkowo-Wschodniej,
Wschodniej albo w, do Indii, więc ten proces oczywiście następuje. No, chociażby Goldman Sachs nie tak dawno otworzył Globalny Bank Inwestycyjny, biuro w Warszawie. Natomiast ta pula banków też nie jest taka duża. No, też nie chodzi nam chyba o to, żeby przyciągać back office, prawda, i księgowanie transakcji, tylko raczej te główne siedziby instytucji finansowych, i to raczej o to chodziło premierowi Morawieckiemu. No, przynajmniej tak miło by było, prawda, żeby tak było. Pomiędzy miło i realistycznie pewnie jest pewien most, ale jeszcze zwróciłem uwagę na drugą rzecz, mianowicie Wielka Brytania jednak jest bardzo, bardzo zglobalizowaną gospodarką. Ich tradycyjne relacje z Commonwealthem, ich tradycyjne relacje z krajami Commonwealthu, dobre relacje z krajami świata arabskiego, specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że Wielka Brytania, mając tak dużą obecność globalną, potrzebuje chociażby takich hubów kooperacyjnych, współpracujących, produkcyjnych, które mogą wytwarzać dobra, które oni dalej eksportują. No jednak Polska ma cały czas jednak czterokrotnie niższe koszty pracy niż Wielka Brytania, więc jest bardzo atrakcyjnym takim obszarem wytwórczym. I z całą pewnością myślę, że z tego korzystają firmy niemieckie i będą korzystały w przyszłości również firmy brytyjskie. A jak firmy... Czy jak Wielka Brytania zamknie się na imigrantów i zacznie im brakować rąk do pracy, to być może będą przenosić swoje zakłady produkcyjne do Polski. Szanowni Państwo, na koniec chciałbym jeszcze, abyśmy się przenieśli dalej na zachód, do Stanów Zjednoczonych, bo na nowojorskiej giełdzie w piątek odnotowano kolejne historyczne rekordy. I chciałbym Państwa zapytać, skąd według Was ten hura optymizm za oceanem? Izabela Kozakiewicz. Dla mnie to jest w ogóle ciekawa rozmowa, bo przeszłam na inną stronę, że tak powiem, mocy. Pracowałam 10 lat w domu maklerskim, sama analizowałam rynki, a teraz jestem nieco bardziej po stronie biznesu konsultingowego. Więc bardzo to ciekawe w ogóle jest spotkanie dzisiejsze z punktu widzenia właśnie Black Friday i Cyber Monday, który jest dzisiaj w Stanach. Rzeczywiście te historyczne maksima są zastanawiające. Tym bardziej, że z punktu widzenia techniki, analizy technicznej, z którą oczywiście wiele osób się nie zgadza, ale to też warto podkreślić, nie ma jakichkolwiek sygnałów w zasadzie na to, żeby ten trend został odwrócony. Ale oczywiście dążenie ku górze na wykresach indeksów jest wysoko zastanawiające. Bardzo ciekawe jest to, co się wydarzało w czwartek, czyli w Święto Dziękczynienia, i w piątek, czyli w ten słynny czarny piątek, kiedy zaczyna się sprzedaż świąteczna w Stanach. Bo to jest zawsze taką estymacją, takim wskaźnikiem zasobności portfeli gospodarstw amerykańskich. A ewidentnie wskaźniki, które już znamy po piątku, w dużej mierze tu bardzo supportują i wspierają takie nowoczesne wskaźniki typu na przykład Adobe Digital Insights, czyli dane, które są zbierane na bieżąco w trybie ciągłym ze sprzedaży online, które jeśli chodzi o ten piątek bardzo zaskoczyły, bo tam był wzrost ponad 20% z tego co pamiętam rok do roku, jeśli chodzi o tą sprzedaż online. Więc jakby ewidentnie widać, że ludzie wzmożyli te swoje zachowania zakupowe, tym bardziej wzmożyli w internecie, nawet część sklepów było czynna w czwartek. Więc analizując w ogóle wszystkie czynniki, bo oczywiście to zachowania zakupowe w Wielki Piątek to nie jest jedyny czynnik, który analizujemy, jeśli chodzi o perspektywę wszystkich wzrostów na giełdzie amerykańskiej. Natomiast no to jest na pewno ciekawa statystyka, którą warto wziąć pod uwagę, która ewidentnie podbija ten hura optymizm. No pytanie, kiedy on rzeczywiście się skończy, bo niektórzy już mówią, że będzie wielki kac niedługo. Bo to często jest tak rzeczywiście, że im większy ten hura optymizm, ten kac jest rzeczywiście i większy, i dłuższy. Bartosz Sawicki?
Tutaj należy chyba też odnotować to, że tak naprawdę już od początku tego roku gospodarka Stanów Zjednoczonych balansuje gdzieś na granicy pełnego zatrudnienia. Dynamika wynagrodzeń również jest całkiem przyzwoita. Inflacja konsumencka do tej pory była niska. Nastroje gospodarstw domowych rewelacyjne. Więc no, to też nie powinno chyba tak dziwić, że sprzedaż idzie dobrze, sprzedaż, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną i handel. Natomiast to, że po zaskakującym zwycięstwie Trumpa nie mieliśmy do czynienia z załamaniem, jak właściwie wszyscy się spodziewali, a wręcz odwrotnie, no to wynika przede wszystkim z tego, że Trump pokazał tą swoją pozytywniejszą twarz, czyli nie twarz człowieka, który chce zerwać porozumienia dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego, porozumienia dotyczące wolnego handlu, który chce wybudować mur na granicy meksykańsko-amerykańskiej, tylko wręcz odwrotnie, pokazał twarz osoby, która chce wspierać amerykański przemysł, trochę podupadły w tym tak zwanym rdzawym pasie, i która chce zwiększyć wydatki infrastrukturalne, chce doprowadzić do poluzowania fiskalnego. I obniżyć podatki. I obniżyć podatki. No to wszystko brzmi jak przepis na wspaniałą katastrofę, jeżeli chodzi o finanse publiczne. Natomiast na razie to jest środowisko, które sprzyja bankom, między innymi amerykańskim. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze są wyższe rentowności papierów dłużnych, co zawsze sprzyja dochodowości banków inwestycyjnych. To jest, gdzie te marki